Tutaj do mety bezpieczny rezultat Scotty Nichols. Jest bardzo skuteczny, do tej pory zdobył 11 punktów, tylko raz przegrał w pierwszym swoim starcie, przegrał z Chrisem Holderem. Jest bardzo skuteczny, takiego Nicholsa dawno nie widziałem, ale co widać w całym teamie brytyjskim, wielka determinacja, wielka pasja i zaangażowanie. Oni naprawdę bardzo chcą jechać w wojen w finale drużynowych Mistrzostw Świata. Za 20 sekund wszystko się rozstrzygnie. Zorro Zetterström na polu pierwszym w kasku żółtym. Pole drugie, kask niebieski Troy Butchlor. Pole trzecie, kask biały Scott Nichols i z zewnętrznego Fintero Arnio. 25. Ostatni wyścig półfinału w Wielkiej Brytanii, w King's Lynn. Patrzymy na wewnętrzne pola. Niebieskie Australia. Butchlor zostaje, Butchlor. Szybszy zdecydowanie Scott Nichols. No i on przystawi tę pieczęć na wizach, które upoważnią Brytyjczyków do wyjazdu do sobotniego finału Wojec. Scott Nichols, za jego plecami Troy Butchlor, trzeci jedzie Magnus Zetterström, nie ma to praktycznie żadnego znaczenia, czwarty Finn, ale Scott Nichols wspaniale poradził sobie z tą presją, nie pozostawia Australijczykom absolutnie żadnych wątpliwości. Będzie trójka dla Wielkiej Brytanii. Znów zaczyna drżeć trybuna na stadionie w King's Lynn. Nie ma tutaj emocji w tym wyścigu. Tak doskonale rozegrał start i pierwszy wiraż Scotty Nichols. Teraz wszyscy staną. Teraz Brytyjczycy ryknął. Scotty Nichols za trzy w ostatnim wyścigu. Troy Butchlor za dwa. Magnus Zetterström i jeden punkt i bez punktów Finn. Tero Arnio rozstrzygnięty został, proszę Państwa, drugi półfinał. I to został rozstrzygnięty, no chyba niesensacyjnie. Do finału Wojens na sobotę szykują się Brytyjczycy. Walka w czwartkowym barażu czeka Szwedów i tych pokonanych, Australijczyków. I ten wstrząs, który my czujemy tu na trybunie, ja już odczuwam wstrząs, który jest w tym momencie i w Szwecji, i w Danii, bo to oni mają duży problem, bo oni mają w barażu również do pokonania Australię i to może być wielkie wydarzenie. Do tego jeszcze Rosjanie, mieszanka naprawdę wybuchowa w czwartek Wojens, ktoś z nich musi odpaść, a niespodziewanie Anglicy są w wielkim finale Wojens w sobotę. Jest to wielkie wydarzenie dla angielskiego speedwaya. Pamiętasz, Piotrze, w ubiegłym roku, kiedy komentowaliśmy eliminację, również półfinał drużynowego Pucharu Świata, jakże słabo jeździli Anglicy, jakże męczyli się w Peterborough. No, nie szło nic praktycznie, jechali bezbarwnie. W tym roku jest zupełnie inaczej. I może dobrze się stało, troszeczkę lekka odmiana, tak jak Rosjanie w ubiegłym roku dużo wnieśli do Pucharu Świata, może w tym roku wniosą Brytyjczycy. No, będziemy liczyć na to, będziemy patrzeć na to, co będzie działo się. Naprawdę oczekujemy z dużą niecierpliwością już na czwartkowy baraż. Skończyły się zawody, chyba lekka mrzaweczka. Na pewno nie ma much, muchy odleciały wszystkie, w to miejsce deszcz. Deszcz, no. Brytyjskie okoliczności przyrody nie Ale nie przeszkadza to kibicom. Zobacz, nikt nie wychodzi ze stadionu, proszę Państwa. Wszyscy czekają na hymn, na wręczenie nagród. No, wspaniałe, wielkie widowisko. Było co oglądać, bo parę wyścigów, proszę Państwa, naprawdę godnych finałów Grand Prix. Mijanki, walka na torze, upadki, wspaniałe pojedynki. Ty Wolfenden, Chris Harris, wspaniały Scott Nichols, Freddy Lindgren, Davy Watt, naprawdę wspaniały, wielki speedway. Wszystko się zgadza. Gratulacje dla Scotta Nicholsa. On jest ojcem tego zwycięstwa jednak, bo 14 punktów, chociaż 13 Harris. Obydwaj wygrali po 4 wyścigi. Wspaniały wyścig Tya Wolfendena. Przypominamy, on jest po upadku i dosyć groźnie wyglądający. Dzisiaj w drugiej serii startów. Z początku skuteczny Stead. Równy i też skuteczny Richardson. Całkiem ciekawa drużyna.